Witam wszystkich ponownie na kanale Moje Domowe Jedzenie. Dziś kolejny super pomysł na obiad. Są to nadziewane rolatki z mięsem mielonym. Do tego stworzył się bardzo fajny sos, którym polamam ziemniaczki. Przygotowałam jeszcze do tego domowe buraki i mamy super pomysł na obiad. Zróbcie koniecznie, bo jest naprawdę prosty i szybki w przygotowaniu. Zapraszam na przepis. W misce mam mięso mielone u mnie z łopatki i dokładam drobno pokrojoną cebulę, czosnek, jajko, bułkę tartą, natkę pietruszki, przyprawy dokładne, przyprawy i wszystkie składniki będziecie mieć również w opisie i porządnie wyrabiam, może być nawet ręką, muszą być składniki bardzo dobrze połączone. No i teraz pomagam sobie folią spożywczą, wykładam kawałek mięsa mielonego, na to dla lepszego smaku odrobinę musztardy, może być jakaś ostra. I kolejne składniki, to będzie ser żółty, następnie ogórek u mnie konserwowy, cebula i to sobie wszystko zwijam, tutaj pomagam sobie folią spożywczą, tworzę taki owalny kształt i tak będę robić dokładnie z każdym kawałkiem mięsa mielonego, aż do jego zakończenia, a następnie porządnie obtaczam każdy kawałek mięsa w mące i smażę na mocno rozgrzanym oleju z każdej strony po 2-3 minuty. Gdy moje mięso się porządnie zarumieni, na tym samym tłuszczu podsmażam cebulę pokrojoną w pióra, a następnie ponownie dokładam mięso mielone, by się jeszcze podsmażyło i zalewam. Może być woda, bulion, dodaję przyprawy, u mnie ziele angielskie, liść laurowy i wszystko sobie razem duszę około 35-40 minut. U mnie się stworzył taki fajny sosik. Jeśli u Was jest mało gęsty, można dodać jeszcze odrobinę mąki. Tak wygląda mięso wraz z sosem, a tak wygląda całe danie. Szybkie, bardzo smaczne, proste. Serdecznie Wam polecam, zróbcie na obiad.